Witajcie ciekawcy. Choć od wydarzeń, które wzburzyły opinię publiczną na całym świecie i doprowadziły do licznych protestów oraz zamieszek minęły już 2 tygodnie, sytuacja nadal jest bardzo napięta. Tak, tragiczna śmierć George'a Floyda wywołała wiele kontrowersji i na nowo rozpoczęła dyskusję na temat nierówności wobec innych ras w Stanach Zjednoczonych. Temat ten oprócz zwykłych ludzi poruszył także wiele znanych osobistości. Byli nawet tacy, którzy brali udział w demonstracjach. Inni zaś zdecydowali się przekazać ogromne sumy pieniędzy na walkę z problemem. Jak na przykład Michael Jordan czy zespół BTS. A mąż Seriny Williams, Alexis Ohanian, postanowił opuścić Reddit. Przecież był twórcą tej strony. Dlaczego więc odchodzi? I co na to tenisistka? Zostańcie z nami do końca, by dowiedzieć się, co nim kierowało i kto zdecydował się wesprzeć ruch Black Lives Matter wielomilionową kwotą, ale wcześniej nie zapomnijcie o subskrypcji naszego kanału i zostawieniu łapki w górę. Nie od dziś wiadomo, że niektóre gwiazdy mają wielki gest, gdy potrzebna jest pomoc. Niezależnie od tego, czy chodzi o wsparcie pojedynczych osób, różnych fundacji, walki z żywiołami i zniszczeniami, jakie wywołały zjawiska pogodowe czy pandemią. Osoby publiczne potrafią dzielić się zarobionymi pieniędzmi. Wiele z nich udowodniło to całkiem niedawno, najpierw za sprawą pożaru w Australii, a niedługo później w związku z COVID-19. Z inicjatywą finansowego wsparcia wyszła na przykład Kylie Jenner, przekazując $1 milion, Rihanna z 5 milionami dolarów oraz fundacja Billa Gatesa i jego żony Melindy z kwotą ponad $105 milionów. O tym, jak osoby publiczne z różnych części świata oferowały pomoc w walce z koronawirusem, możecie usłyszeć w innym naszym filmie, do którego karta właśnie się Wam wyświetla. W związku ze śmiercią George'a Floyda, który stracił życie z rąk policjanta, niektóre gwiazdy również postanowiły zamanifestować swoje poglądy przy pomocy dotacji finansowych. A Michael Jordan, legendarny koszykarz NBA, planuje przyczynić się do walki z nierównościami społecznymi, przeznaczając niewyobrażalną wręcz kwotę pieniędzy dla większości ludzi. Ale o tym powiemy za chwilę. Najpierw poruszymy temat kogoś, kto w zupełnie wyjątkowy sposób postanowił okazać solidarność z protestującymi przeciwko rasizmowi w USA. Dla niektórych jego zachowanie może okazać się szalone, a nawet zupełnie niezrozumiałe. Bo kto dobrowolnie, bez presji, rezygnuje z ważnego i prestiżowego stanowiska z powodu protestów w kraju? Oto on. Znany biznesmen, a prywatnie mąż słynnej tenisistki Seriny Williams. Cóż, Alexis Ohanian miał swoje powody. I zaraz dowiecie się jakie. Może zacznijmy od wyjaśnienia tego, z czego ten gentleman zrezygnował. Współzałożyciel Reddit, Alexis Ohanian, zrezygnował z funkcji prezesa zarządu popularnej strony. Reddit został założony przez współlokatorów Uniwersytetu Virginia, Alexisa i Steve'a Hoffmana w 2005 roku i obecnie zajmuje wyjątkowe miejsce wśród platform mediów społecznościowych. Aktualnie Reddit ma około 180 milionów zarejestrowanych użytkowników i zajmuje 19. pozycję najczęściej odwiedzanych stron w USA i na świecie. 55% użytkowników pochodzi ze Stanów Zjednoczonych, następnie z Wielkiej Brytanii 7,4% i Kanady 5,8%. W lutym 2019 roku firma została wyceniona na $3 miliardy. Ale skoro wszystko wygląda tak dobrze, to dlaczego Alexis zdecydował się zrezygnować z członkostwa w zarządzie platformy? Ohanian już w 2018 roku odsunął się od codziennych obowiązków Reddit, aby skupić się na innych swoich działaniach, ale nieustannie zajmował miejsce w zarządzie. Postanowił jednak zupełnie z tego zrezygnować w zeszły piątek. Jak już wspominaliśmy, na jego decyzję wpłynęły ogólnokrajowe protesty przeciwko brutalności policji po tym, jak jeden z funkcjonariuszy w Minneapolis przyczynił się do śmierci George'a Floyda, nieuzbrojonego czarnoskórego człowieka. Jeżeli chcecie usłyszeć więcej o tym incydencie i reakcji gwiazd, mamy o tym osobny odcinek, do którego Was odsyłamy. Reddit już od jakiegoś czasu był krytykowany za niereagowanie na mowę nienawiści rozpowszechnianą przez niektórych jego użytkowników. Sytuacja mocno pogorszyła się po śmierci Floyda. Jak się okazuje, biznesmen nie zgadza się z takim zachowaniem i zdecydowanie jej potępia. Co powiedział o swoim odejściu? Jak wyznał, już dawno należało postąpić słusznie. W jednym z wielu zdań, jakie powiedział na ten temat, zwrócił się do społeczeństwa następującymi słowami. Cytujemy. Do wszystkich walczących o naprawienie naszego złamanego narodu. Nie przestawajcie. Temat innego koloru skóry jest mu niezwykle bliski. Alexis ożenił się z ciemnoskórą kobietą. Jego ukochaną i życiową wybranką jest legendarna tenisistka Serena Williams. Poznali się w 2015 roku we Włoszech. Ohanian oświadczył się już w 2016 roku, a w listopadzie 2017 wzięli ślub w pięknej ceremonii o tematyce Disneya. Para doczekała się też dziecka. Serena urodziła córeczkę Alexis Ohanian Jr., do której zwracają się Olimpia.
Podejmując decyzję o odejściu z firmy, mężczyzna powiedział, cytujemy, robię to dla siebie, dla mojej rodziny i dla mojego kraju. Mówię to jako ojciec, który musi umieć kiedyś odpowiedzieć swojej czarnej córce, gdy ta zapyta, co zrobiłeś. 37-latek szczerze wyznał również, że małżeństwo z czarnoskórą kobietą pozwoliło mu skonfrontować się osobiście z problemem i zauważyć różnicę pomiędzy traktowaniem ludzi o innym kolorze skóry. Nie ukrywa, że to biały człowiek ma większe przywileje we współczesnym świecie. Więc postanowił odejść z Reddit i to wszystko? Oczywiście, że nie. Oanian wzywa założoną przez siebie firmę do obsadzenia na wysokim szczeblu Afroamerykanina. Co ciekawe, jego głośne odejście w tej sprawie już zadziałało. Prezes Reddit, Steve Huffman, powiedział, że zamierzają uhonorować prośbę o powołanie przedstawiciela czarnoskórych osób na miejsce Alexisa. Ta decyzja wiąże się również z dużą ilością pieniędzy. Oanian ogłosił bowiem, że przyszłe zyski z akcji jego firmy będą inwestowane w społeczność z innym kolorem skóry, głównie w celu ograniczenia nienawiści rasowej. Według niektórych źródeł ta kwota może wynieść około 50 milionów dolarów. W ramach obietnicy przekazania swoich zysków Alexis już zobowiązał się do przekazania miliona dolarów na rzecz Know Your Rights Camp, organizacji założonej przez Colina Kaepernicka, byłego amerykańskiego piłkarza, który koncentruje się na bezpieczeństwie ciemnoskórych społeczności. Czy kiedy słuchacie tego wszystkiego, zastanawiacie się, co na to wszystko jego żona, mistrzyni olimpijska? Już mówimy. Oczywiście go wspiera. Tego samego dnia, kiedy Alexis postanowił powiadomić świat o swoich zamiarach, Serena zamieściła tweety męża na swoich własnych portalach społecznościowych, mówiąc, że jest z niego bardzo dumna. W jednym z kilku postów na Twitterze napisała, cytujemy, jestem z ciebie bardzo dumna, Alex, wiem, że Olimpia również będzie. Z kolei na swoim Instagramie zamieściła rozmowę z mężem w ramach swojego show Serena Saturday. Tam fani pary mogli dowiedzieć się więcej m.in. o tym, co skłoniło mężczyznę do opuszczenia Reddit. A wy co sądzicie o jego decyzji? Myślicie, że to szalone, czy rozumiecie jego powody? Na początku obiecaliśmy wam opowiedzieć o innych, którzy już zadeklarowali swoje wsparcie finansowe dla ruchu Black Lives Matter. I teraz jest na to czas. Jak można było usłyszeć w naszym filmie o George'u Floydzie, jego śmierć bardzo poruszyła Michaela Jordana. Legendarny koszykarz powiedział, że przeznaczy 100 milionów dolarów na organizacje działające na rzecz równości rasowej. Taka kwota to wielka sprawa, prawda? W oficjalnym oświadczeniu sportowca można przeczytać, że Michael Jordan i Jordan Brand przekażą sumę 100 milionów dolarów w ciągu najbliższych 10 lat na rzecz organizacji, które oprócz zaangażowania w zapewnienie równości rasowej, za priorytet mają sprawiedliwość społeczną i większy dostęp do edukacji. Protesty przeciwko rasizmowi i brutalności policji zdążyły już rozprzestrzeniać się na różne zakątki świata, a coraz więcej znanych osób spoza USA angażuje się w walkę z dyskryminacją. Do takich gwiazd należą panowie z BTS, którzy najpierw wydali ważne oświadczenie, a teraz przekazali duży datek na pomoc w walce z złym traktowaniem innych ras. Zespół BTS wyraził swoją solidarność na Twitterze pisząc, cytujemy, jesteśmy przeciwni dyskryminacji rasowej, potępiamy przemoc. Ty, ja i my wszyscy mamy prawo do szacunku. Będziemy stać w tym razem. Hashtag Black Lives Matter. Wraz ze swoją wytwórnią Big Hit Entertainment przekazali milion dolarów, by wspomóc zwalczanie problemu. Dyrektor zarządzająca Black Lives Matter, Kylie Scales, potwierdziła otrzymanie darowizny, podkreślając, że są poruszeni hojnością BTS i sojuszników na całym świecie, którzy solidarnie stoją w walce o godne życie czarnoskórych osób. Fakt, że gwiazdy K-popu mają oddanych fanów, jest niepodważalny. I tym razem ponownie armia ich wielbicieli pokazała, że ma moc. Just Jared donosi, że ogromna baza sympatyków BTS zebrała już ponad 500 tysięcy dolarów w ramach swojej inicjatywy Match a Million. A to naprawdę dużo pieniędzy dla normalnych ludzi, więc takie gesty liczą się jeszcze bardziej. Śmierć 46-letniego George'a Floyda poruszyła świat i przejdzie do historii. W protestach wywołanych tym wydarzeniem oprócz zwykłych ludzi, celebrytów i gwiazd, swoje poparcie wyrażają również największe kluby sportowe, platformy streamingowe takie jak Netflix czy HBO. Swoje stanowisko w tej sprawie zajęli m.in. Warner Bros. I Disney, a także potężne firmy takie jak Amazon i wiele innych. Sytuacja ciągle się rozwija i prawdopodobnie inni również zdecydują się w najbliższej przyszłości wesprzeć finansowo ruch Black Lives Matter. W tym momencie jednak najbardziej hojny był Michael Jordan. Jak myślicie, czy ktoś go w tej kwestii przebije? Co w ogóle sądzicie o geście męża Seriny Williams, Alexisa Oaniana i jego decyzji o odejściu z Reddit? Czy rozumiecie jego powody? Czy uważacie, że zebrane pieniądze i wielomilionowe protesty zmienią cokolwiek w świecie ludzi o innym kolorze skóry? Czy będzie im się żyło lepiej?
Czekamy na Wasze opinie. Nie zapomnijcie też o subskrypcji naszego kanału. Jeśli podobał się Wam ten odcinek, podajcie go dalej. Do usłyszenia, cześć!